zmieniać klimat muzyczny. Buzi oczywiście, ściskają się teraz, a nam w ogóle nie chciała się całować z nami, nie? No to nie wiem, dlaczego tak się stało, no ale trudno. Schowamy płytę Nataszy. Janek, wsiądziesz? Cześć. Cześć, wsiądziesz? Wiesz, muszę zmienić tu klimat muzyczny. Dobrze. Cześć. Klimat muzyczny to ja przyniosłem, cześć. A co, a Natasza to myślisz, że co to było, no? O. Przepraszam, trochę żeśmy się zajeździli. Trzeba się zajeździć czasami. Oczywiście, że tak. A pas zapniesz, czy zapnę? Nie? Dobra, ty zapnij, wobec tego to wiesz, Błaszczak i inni zaraz przylecą, będzie awantura. Wyściskałeś się z Nataszą, byłbyś w stanie zagrać z nią duecik? Nie. Czemu? No bo nie, ja to jestem po prostu dosyć hermetyczny, jeżeli chodzi o moją działalność. Mhm. To znaczy, ona nie jest... Jak to powiedzieć? No inne tempo, no. Ja powiem czule za ciebie, tak? Tak, nie, no to jest... Natasza jest wspaniałą artystką. Natomiast to jest kwestia pewnych jakichś wyborów artystycznych i decyzji, które polegają na tym, że wiesz, po prostu robisz swoje, masz na to pomysł, wizję i nie relatywizujesz tego po prostu. Kiedy żegnałem Nataszę, a zapowiadałem w rozmowie z widzami ciebie, to użyłem takiego sformułowania, że jestem ciekaw, czy ty już przestałeś, czy wciąż jeszcze musisz pokazać, że okej, nazwisko brzmi jak brzmi, ale to jest, ale imię jest Jan i chciałbym być rozliczany z Jana. Nie, no ja mam 38 lat. Co to sami ludzie w tym... Natasza 40, ja za chwilę 40. Ty za chwilę będziesz też cierpiał z tego powodu. Co? Ludzie uparli. Nie mam tego. Nie. A było kiedyś? No na pewno, wiesz, no to jest życie w domu Wojciecha Młynarskiego, no jak się domyślasz, nie należało do najłatwiejszych. Mm-hmm. Natomiast to już są dawne czasy i ja też długo już to robię, to co robię, i przeszedłem taką drogę, nic się nie odbyło u mnie na skróty. W związku z czym nie. Nagraliśmy fajną płytę. Co ostatnio wybieramy, panie Janie? Co tu wybrać? How do you do, Mr. Brown? No może być. Tak? Możemy zacząć tak od tego. Dobrze. Czy ty wiesz Mała Miss, Czarna Kawa, Abdul Bey, Kącik Marzeń, New York Baby, Nikodem Jadzia i Noc w Wielkim Mieście? A to pasuje do Warszawy, co? No, jakbyśmy jeszcze mieli czas, żeby pojechać na Plagię, prawda? To... No możemy też tu się przejechać, to ci mogę powiedzieć. W lewo, prawo? Chcesz, w lewo. Ja muszę jechać tutaj przed siebie. No to dobrze. Sorry, ale to później pojedziemy. No tak, bo jedzie przed nami... No jest tu tyle kamer, że ja już nawet się przestaję ogarniać. Wiesz, to jest muzyka, którą tworzyli ludzie głównie mieszkający w Warszawie. Nie wiem, na ile Warszawa determinowała tę muzykę. No na pewno była, wiesz, centrum rozrywki przedwojennej. Największym miastem, najbogatszym. Ale chyba też z najbardziej rozwiniętą kulturą, nie? Sceną i tak dalej. Nie obrażając oczywiście. Tutaj ciągnęli wszyscy do Warszawy, żeby tak jak trochę do Nowego Jorku, żeby... I tutaj stąd ta mnogość różnych, przeróżnych twórców, kompozytorów, autorów tekstów, producentów, właścicieli rewii, wiesz, tego wszystkiego, co tworzyło tę tradycję, do której my teraz się odwołujemy, no. Na tej płycie to już najbardziej, no. Ja przyniosłem też instrument. Jakby był czas, to byśmy sobie pojeździli, bo to jest moje miasto. Ale możemy jeździć, w ogóle wiesz. Myślę, że mamy jeszcze spokojnie z 10 czy 12 minut, także możemy zaszaleć. Także... No są to wszystko bliskie mi rejony. Ale jak zabrałbyś tą muzykę i ten swój sprzęt i cały swój zespół do takiego Gdańska, Poznania, Wrocławia, myślisz, że to Zabieram. Jest klimat, który jest w stanie tam się wytworzyć? Tak. Ja myślę, że... Znaczy, wiem to, bo... Wiesz, jak założyłem zespół warszawskie kombo taneczne, które gra piosenkę podwórkową warszawską głównie, to miałem strasznego pietra przed pierwszymi podróżami do innych miast, a szczególnie do Krakowa i do Poznania. Czemu? No bo jest jakiś taki rodzaj antagonizmu. No jest. Natomiast te lody pękają, jak się zaczyna
jak się zaczyna grać piosenki, się okazuje, że ludzie grają przeróżne te koncerty, nawet takie, wiesz, duże, gdzie wstęp jest wolny i ludzie przychodzą przeróżni. Mhm. I po prostu się okazuje, że znają, że to nie jest tylko tradycja warszawska, ale to jest tradycja polska. Że Stanisława Grzesiuka znają w całej Polsce ludzie, jego postać, jego historię. A za Stanisławem Grzesiukiem, tą wielką postacią, idzie po prostu cała ta tradycja też właśnie piosenkowa, no. Która to przecież nie są piosenki napisane przez niego. On po prostu śpiewał mnóstwo różnych piosenek, które przeniósł ponad tą zagładą wojny i tak dalej, nagrał na płyty i dzięki temu możemy z nich korzystać. I to też mnie pchnęło w dosyć młodym wieku do w ogóle do spotkania z piosenką, do poszukiwania piosenek. No. A co to znaczy? Poszukiwanie fajnego tekstu, do którego można napisać fajną muzykę? Do poszukiwania starych piosenek po prostu, które jeszcze wtedy nie były, kilka lat temu jeszcze nie były scyfryzowane. Mhm. Teraz gro tych piosenek przedwojennych polskich jest już scyfryzowana. No. Kiedyś jeszcze trzeba było te płyty wydobywać wiesz, z różnych miejsc. Stąd moje spotkania na przykład z różnymi radiowcami starszego pokolenia. Jan Zagozda, wspaniały radiowiec, już wiekowy, Nestor, pamiętający dawne czasy radiowe, wiedząc wszystko o tej muzyce. To jest moje hobby, to jest moja miłość. Na co dzień jestem perkusistą. Natomiast piosenka to jest moje... No i myślę, że ściśle łączy się z miastem, z Warszawą. Możemy pojechać na dół. Pojedźmy. Ale tam jest ambasada Rosji. Ale okej, po drodze miniemy... To nic. Po drodze Macierewicza miniemy, tak? Dobrze mówię, tak. Możemy sobie mijać. Co zrobić? Nie masz takiej pokusy, żeby sobie piosenką pokomentować? No jako piosenki, znaczy moje, no piosenki komentują, wiesz, ale to jest tak, że no oczywiście, że tak. No. Natomiast ja uprawiam trochę inną, eksploatuję trochę inną przestrzeń. To znaczy nie uprawiam piosenki stricte takiej, można powiedzieć... Zaangażowanej. No nie, ona jest zaangażowana, ale w inny sposób. No tak, tak. Nie uprawiam piosenki... piosenki felietonu. Mhm. Myślę, że największym mistrzem tego gatunku był mój ojciec. Ja nie piszę piosenek póki co. Ja śpiewam stare piosenki po prostu. To co znaczy póki co? No może coś napiszę. Zobaczymy. A na razie się nie porywasz, bo takie... znasz swoje miejsce w szeregu, wiesz, że jeszcze nie... Tak, no znaczy, po pierwsze bardzo trudno jest napisać cokolwiek mając takiego ojca. To jest bardzo trudne. Po drugie, za bardzo kocham stare piosenki. I mam takie poczucie, wiesz, że... Bo często też ludzie zadają to takie pytanie, jak, dlaczego nie robimy nowych rzeczy, albo dlaczego tamto. Bo tak. Bo te piosenki są tak dobre, że trochę zostawiają w tyle większość rzeczy, które są pisane teraz. No. Więc po prostu, wiesz, trochę można tak powiedzieć, oczywiście to nie jest cała prawda, ale można tak powiedzieć, po co pisać nowe piosenki, skoro jest parę tysięcy starych piosenek, które mają wspaniałe słowa, wspaniałą muzykę, melodię i tak dalej. No. A ten sprzęt, który przyniosłeś, to... No, przyniosłem banjolkę. Ale taką typowo warszawską banjolkę, czy to jest banjolka, typowo warszawska. A, to rzeczywiście jest fajne. Mam, wiesz co, możesz do tej kamery z tyłu tutaj pokazać. Proszę, idealnie, tylko właśnie. Syrenka taka... Widzimy to? Widzimy doskonale. Tak. Piękne. To jest stary herb Warszawy, jeszcze z czasów Zygmuntowskich. Wygląda naprawdę doskonale. A skąd ty to wyczerpałeś? No to akurat mam kilka takich instrumentów, to trzeba szukać. No to akurat znalazłem to prawie 100 lat. Znalazłem to w Stanach Zjednoczonych na aukcji. Ale i tak bęben był tak zrobiony? Znaczy, to nie, coś było tak, to jest rękodzieło. To jest rękodzieło. Kupiłeś sobie to na aukcji w Stanach. Tak. Mogę zaśpiewać ci piosenkę. Bardzo cię proszę. Ja przyciszę twoją muzykę. Powiem tak, przycisz. Zjeżdżamy teraz, jesteśmy na, że tak powiem, u wrót tak zwanego dołu. Dół, czyli Dolny Mokotów. Przez warszawiaków, przez taryfiarzy do dziś znany jako dół. Jak mówię, jedziemy na dół, to oni wiedzą, gdzie jedziemy. No, mówisz do taryfiarza, więc wiesz, tak. Jak więc tutaj ulica Gagarina, zaraz pojedziemy dalej, będzie ulica Chełmska. W
w prawo będzie ulica Dolna, będzie, a od Chełmskiej tak, a no, tam psa jest od Chełmskiej odchodzą różne ulice Nabielaka, Górska, Stępińska. I tam chodzili panowie, wiesz? No, to jest serce tak zwany Stary Czerniaków, opisywany przez Stanisława Grzesiuka, mi też bliski bardzo, bo znałem to już jako nastolatek, siatkę tych wszystkich ulic. Chociaż sam pochodzę z Górnego Mokotowa, jakbyśmy pojechali Dolną do Góry, no będziemy jechać. No tak, będziemy, będziemy mijać moje te. To co mam ci zaśpiewać? A co byś chciał? Takiego, co wiesz, no co ci pasuje. Nie zaśpiewam nic z jazz bandu. Dobrze. Jazz band bardzo polecam państwu. Co zaśpiewam? No jesteśmy w Warszawie, jedziemy z Dolnym Mokotowem, tak. No to co mam zaśpiewać? Po prostu pozwól mi, wiesz, coś takiego, co będzie się miło słuchało w drodze do roboty. Ludzie oglądają to, będą gdzieś w pracy. No to... W saskim ogrodzie, koło fontanny, jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna, jak wonna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa, ona mu zegarek. Nad Modrą Wisłą, goniąc spojrzenie, siedzi Marianna ze swoim cheniem. Jak to mówią, jest chłop morowy i bezrobotny jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Raz ją poklepie, raz ją pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Tych zwrotek jest więcej. Nie, no domyślam się, ale... Można by tak jeździć i śpiewać sobie. No, szczególnie w miejscu, gdzie ona, wiesz, były tak, a nie inaczej prezentowane. A są jeszcze w ogóle takie, bo ja nawet to pamiętam, choć jestem tam Ślązakiem z Bielawy, że tacy panowie, wiesz, z gitarą chodzili i tam coś sobie podśpiewywali i tak dalej, jakby to nie było tylko warszawskie. Oczywiście, się, to nie jest warszawskie. Gdzieś występuje coś takiego, że wiesz, chodzą panowie, ja coś tam cyganie. Trochę występuje, tylko. Występuje, jest jeszcze cała spora grupa, ja to trochę śledzę, różnych jegomościów, powiedzmy ze starszego pokolenia, którzy może nie parają się tym ani zarobkowo, ani regularnie, ale tak, są ludzie, którzy znają te piosenki, mało tego, nawet dzisiaj, oczekując na ciebie, grałem sobie piosenki w lobby budynku, Onetu, na dole, na dole i śpiewał ze mną pan ochroniarz, pan portier. Co ty gadasz? Tak, więc ci ludzie... No taki może on ma płytę jakąś, no, durku. Nie, no śpiewał ze mną, zna piosenki, wiesz. Pyta się, czy, a może zagraj to, a to. Od razu ożywił się i zaczął ze mną śpiewać. Mówi, nie mogę dłużej śpiewać, bo mnie wyrzucą z pracy. Więc ci ludzie są. Oni, nawet nie masz pojęcia, mijając na ulicy kogoś, że jest mocno zakorzeniony, że zna piosenki z dzieciństwa i tak dalej. Na Pradze oczywiście jest ten obyczaj, czy ta kultura jeszcze dużo silniejsza. Ja czasami z kolegami, jak jest ciepło, to chodzimy na podwórka, żeby przyprezentować nasz, żeby jakby no zrobić coś, co jest najbliższe prawdzie, najbliższe ziemi, że tak powiem. No co, żeby ktoś wyszedł z okna, dołączył no nie, do nie, no to wychodzą, tego, otwierają okna, wiecie? Rzucają pieniądze, wiesz, no. To wszystko działa cały czas. To jest model biznesowy dzisiaj, widzisz? No jest to jakiś model biznesowy na czas kryzysu, na pewno. Na czas kryzysu najlepiej jest być fryzjerem, muzykiem, ginekologiem, dentystą. Bo jak jest wojna, to no i tak zawsze będą bolały zęby. A jest dzisiaj taki czas, myślisz? Nie wiem. Zobaczymy. Zaczęliśmy od rozmowy z Krzysztofem Diedenthalem trochę o takiej wojnie, która się, wiesz, rozgrywa 11-11 i rozczapierzając to na więcej. No jest straszne rzeczy się dzieją, bo jest społeczeństwo straszliwie po prostu podzielone. No. Są podzielone rodziny przy stołach. Nie ma nikogo na górze, kto by wskazał właściwą drogę. No. Ale co, drogę do nienawalania w siebie, tak? Tak, drogę do ładnego różnienia się. Do różnic w cywilizowany sposób. Wiesz, ja jestem bardzo mocno związany z moim miastem, z moim krajem.
I bardzo ubolewam nad tym, że są takie czasy. I zobacz, mówisz, że jesteś mocno związany z krajem i z miastem, a jednocześnie nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby cię nazywać nacjonalistą. Nie, że można być związanym z miastem i z krajem. No właśnie, ale wiesz, dzisiaj jakby ci, których widać i którzy są głośniejsi, to oni mówią, wiesz, to musi być takie przywiązanie, że jak nie zapalisz racy, to nie jesteś prawdziwy. Wiesz, jest taki bardzo fajny rysunek. Który przedstawia rydwan, na którym to rydwanie stoi taki chudy człowieczek, troszkę podobny do Hitlerka, ale to jest czwarte skojarzenie. I ten rydwan jest ciągnięty przez takiego wielkiego schaboszczaka, łysego, z pałą, który trzyma w drugim ręku flagę. Transparent z napisem nacjonalizm. I jest poganiany batem przez tego chudego człowieka. Ładne. Więc wiesz, ja mam też wśród znajomych trochę kolegów, którzy po prostu połknęli ten haczyk, mniej lub bardziej. No i cóż, no mogę im tylko współczuć, bo w moim odczuciu to się bardzo w dużej mierze bierze po prostu z niewiedzy. Z niewiedzy, ze strachu. Z pobieżnej edukacji, opartej na Wikipedii. Ja mam dużo znajomych, którzy uważają, że są erudytami, bo czytają Wikipedię. Wiedzą, kto to był, wiesz, Karol Dickens, bo przeczytali cztery zdania i wiedzą, kiedy się urodził. Nie wiem, na tej zasadzie. No takie są trochę czasy, no, nagłówkowo-powierzchowne, nie? Ale chociaż są i tacy, którzy mówią, ale poczekajcie, właśnie te czasy wymuszają szukanie głębiej, patrzenie szerzej, słuchanie lepszej muzyki. Nie wiem, no to, że oczywiście, wydajesz... tylko że no, kto ma taką zdolność, wiesz? To jest taka zdolność, nie wiem, porównywalna do takiej samodyscypliny, która cię pcha codziennie, żeby wstać o 4 rano i biegać, wiesz, 20 kilometrów. No, niewiele ludzi, wiesz, to robi. No. My wydaliśmy płytę... No, zobacz, wydajesz płytę, wiesz, w świecie, który właśnie jest nagłówkowy, lekki, no, łatwy, przyjemny, ale wydajecie płytę, która wymaga trochę więcej wiedzy, refleksji, jakiegoś, nie wiem, talentu do słuchania lepszej muzy. No wiesz, to jest nasza... To, czego ta płyta wymaga, to już nie mnie to już zostawiam ludziom, ale ta płyta to jest płyta, która pochodzi ze wspaniałych czasów, z czasów prosperity. To jest płyta, która pokazuje, że mamy dużą tradycję, że mamy głębokie korzenie. My jako muzycy, my jako Polacy, nasza kultura, że muzyka rozrywkowa w Polsce nie zaczęła się od Big Beatu, tylko zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Pokazujemy również, jest to w dużej mierze muzyka przeciwko rasizmowi, dlatego że my prezentujemy świat polskich Żydów. Oczywiście nie bezpośrednio, ale pośrednio, dlatego że 100% kompozytorów tych piosenek i większości piosenek, o których społeczeństwo może zna, na przykład, nie wiem, no tam Umówiłem się z nią na dziewiątą, prawda, jakieś takie już najbardziej znane, Sex Appeal to nasza broń kobieca, tak? To są, wymieniłem dwie spośród kilku tysięcy piosenek, to są w większości piosenki pisane przez polskich Żydów, w większości bardzo dobrze zasymilowanych. Natomiast jednak gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko noszących w sobie swoją tradycję i kulturę. I prezentujemy świat, którego nie ma, który zniknął, który został zaorany. Komuna odcięła możliwość powrotu tym, którzy przeżyli wojnę, a kilka bardzo znamienitych postaci przeżyło wojnę. Głównie dzięki obecności w drugim korpusie Andersa, idąc całym szlakiem kilka tysięcy kilometrów z orłem na czapce. Nie mogli wrócić do Polski, w związku z czym to, co się tutaj odradzało, cała muzyka rozrywkowa, której ja jestem następnym pokoleniem reprezentantem, po prostu odradzała się w ciężkich bólach z jakichś niedobitków. Oczywiście wspaniała muzyka zaczęła powstawać już w latach 50. I to trzeba oddać takie postacie jak na przykład Maria Koterbska, czy Natasza Zylska, czy cały ten, no później, prawda, Anna German,
postać Władysława Szpilmana, który na przykład podjął decyzję, że nie wyjeżdża z Polski, tylko zostaje. Mhm. No, Szpilman to był troszkę młodszy kolega Henryka Warsa. No, tak samo wielki talent. No, wszyscy wiemy, ile piosenek wspaniałych. I zobacz, wtedy to było możliwe, nie? Masz zasymilowanych ludzi, których dzisiaj, których się właśnie, jak chcesz kogoś, może to już nie jest ten moment, ale jednak antysemityzmu jeszcze jest w tym kraju sporo. Nie? No nie, no jest mnóstwo. Antysemityzm jest w kulturze polskiej. Jest częścią kultury. Słyszałem ostatnio, że artykuł, i to był artykuł nie w jego medium, ale że nawet Tadeuszowi Rydzykowi zdarzyło się teraz zacząć współpracować z Izraelem. Już ciepło się wypowiada w ten sposób, nie? Ale rzeczywiście to jest takiego klimatu jeszcze wszędzie pełno. Ale to nie chodzi o to, że ksiądz Rydzyk będzie współpracował z Izraelem, bo to jest po pierwsze polityka, po drugie Izrael imponuje obecnej władzy, bo jest po prostu krajem prawicowym bardzo i który pod butem trzyma wszystkich swoich sąsiadów, bo nie ma innego wyjścia. No to prawda. Natomiast to chodzi o taki antysemityzm kulturowy, który polega na tym, że wiesz, że na wsiach się mówiło, że Żydzi jedzą dzieci, no, albo robią macę z dzieci, no, wiesz. Jednocześnie mieszkając obok siebie, wiesz, no, lubiąc się w sumie gdzieś tam, no. To jest takie nasze, no. A mówi się, nie... Pożydziłeś mi tutaj pożydziłeś na samochód, to sobie kupiłeś, tak, wiesz... Nie cygań na przykład. Nie? No, albo nie cygań, albo nie żyć, no, pożydziłeś mi tutaj. No to jest, ja o tym mówię, wiesz. Mhm. Natomiast sytuacja, w której na przykład, nie wiem, czytasz gdzieś jakieś takie portale, w których jacyś znawcy wymieniają 3/4 ludzi od prawa do lewa, rozumiesz, że to są Żydzi, że Lech Wałęsa jest Żydem. No tak. Nidental też dzisiaj mówił, że wiesz. To jest bardzo ciekawe, wiesz. To jest bardzo... Opłacane przez Sorosza Żyda, sam jest Żydem, na pewno przecież nie brzmi Nidental jak polskie nazwisko. To się bierze z niewiedzy. Tylko i wyłącznie z niewiedzy. I przychodzisz z taką muzyką na rynek i on właściwie, masz kogoś, komu ją dajesz, czy mówisz, Maciej, bierzcie? Nie, to jest tak, że gramy muzykę i często, tak jak już powiedziałem, gramy koncerty otwarte. Przychodzą przeróżni ludzie i oni wychodzą jak, wiesz, jak dżdżownice po deszczu, wiesz, po prostu znikąd się pojawiają ludzie, śpiewają z nami piosenki. Przeróżni ludzie, to te piosenki... Ja myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że te piosenki łączą, nie dzielą. Że stare piosenki mają ten urok, że ludzie są razem w tych piosenkach. Są naprawdę razem. Jest atmosfera, wiesz, śpiewają razem i tak dalej. Kiedyś we Wrocławiu graliśmy podczas Dnia Niepodległości. Połączyliśmy repertuar legionowy, który też znam trochę z rodzinnego domu, bo siostra dziadka, ciocia Zenotka uwielbiała te piosenki, śpiewała je zawsze przy stole. A więc śpiewaliśmy te piosenki. No i przeplataliśmy je przeróżnymi piosenkami warszawskimi. No ja przy piosence Przyznaj się, takiej pięknej piosence napisanej przez Artura Golda i Andrzeja Własta, taki duet, który wybitnych kompozytor i autor tekstów, obydwaj zginęli w getcie warszawskim. Wielka strata w ogóle dla polskiej kultury i piosenki. I powiedziałem to po prostu, że zagramy teraz piosenkę Przyznaj się. Zacząłem już grać, mówię, że zagramy piosenkę Przyznaj się, napisaną przez ten duet, z taką i taką historią. Później przyszła taka starsza pani i powiedziała, no, że bardzo ładnie tutaj gramy, ale że ona prosi, żeby w takim dniu takich ludzi nie wspominać. Bo to jest po prostu, że to jest skandal, że my to robimy w takim dniu. No powiedziałem, no bardzo, 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 bardzo pani dziękuję za zaangażowanie. Ale myślisz, że to jest w stanie się kiedyś zmienić, wyprostować? Nie wiem. Nie, czy to po prostu znaczy, tak głęboko no myślę, że to powinno się zacząć z dwóch stron, od dołu i od góry. No myślę, że ja naprawdę, jeszcze raz powtarzam, no ja wierzę w siłę edukacji. No. Jeżeli będą nauczyciele w szkołach dobrze pracować z dziećmi i mówić im, wiesz, o otwartym świecie, no to myślę, że tak. No, z drugiej strony, z góry, wiesz, to, że ja być może się komuś teraz narażę, ale trudno. Jeżeli władza wolnego, podobno wolnego kraju w środku Europy z tak wielką historią
z tak ciężką historią, z tak ciężko wywalczoną wolnością, takimi ofiarami, pozwala na pierwszy szereg, pierwszy rząd, na takie hasła na transparentach podczas Dnia Niepodległości i perfidnie, po goebbelsowsku, mówi, że oni nie widzieli tego, bo byli gdzie indziej. Mm-hmm. Jak moja 7-letnia córka to widziała w telewizji, to oni tego nie widzieli? Mm-hmm. Mówią, że tego nie widzieli. Szczególnie, że byli w miejscu dowodzenia, no to, gdzie kamery pokazywały wszystko. O czym my tu w ogóle rozmawiamy? No? Ja nie jestem politykiem, więc ja mogę zadać normalne pytanie wprost, bo ja nie ugrywam żadnego interesu. O czym my tu w ogóle rozmawiamy? No? Żyjemy w takich czasach, władza polityka to jest bardzo brudna rzecz i ja zasadniczo politykom nie wierzę, bo zawsze ugrywają swój interes. Mam jakieś swoje sympatie, niektórych ludzi lubię bardziej, lubię nie, czy mniej, czy im kibicuję, bo robią na mnie dobre wrażenie, ale generalnie ja żadnego interesu nie ugrywam i mogę powiedzieć po prostu, o czym tu w ogóle jest rozmowa. Mhm. Ale zobacz, jakie to jest proste. To znaczy, nawet to, co mówisz, to jest tak oczywiste i tak nie do ściemnienia, a jednocześnie tak łatwo dzisiaj ten naród ściemnić. No, po prostu. Bo ten naród można zdiagnozować. Ten naród można zdiagnozować tak jak na kozetce u psychologa, wiesz? Zresztą przecież jest taka gałąź diagnozy socjologicznej opierająca się na psychologii po prostu. To jest. Pamiętajmy o jednym, chociażby o tym. Armia polska, polski żołnierz wsparł w nieprawdopodobny sposób aliantów zachodnich przy wyzwalaniu Europy spod okupacji niemieckiej. Monte Cassino, Armia Maczka, wyzwalanie Holandii, w ogóle szlak bojowy we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. I ta armia nie mogła defilować na Paradzie Zwycięstwa w 1945 roku. I teraz pomyśl sobie, co się dzieje w mózgu takiego chłopaka, który za wszelką cenę chce wrócić do swojego miasta, czy do swojej wsi, do swojej rodziny i nie wie, czy oni w ogóle jeszcze żyją i tak dalej. Stracił większość swoich kolegów w walce, udało mu się przeżyć, nie może defilować, nie może zasalutować, nie mogą dziewczyny na niego rzucać kwiatów. To samo dotyczy naszego całego narodu. To jest naród straconej szansy. To jest naród bez niekończącego się ciągu straconych szans, witania się z gąską. Tak, tylko zastanawiam się, kiedy ten łańcuch można przerwać. Ty mówisz, za chwilę 40. Ja jestem. Jesteśmy w podobnym pokoleniu, wiesz? Czy to jest ten nasz moment, czy naszych dzieci moment? Nie wiem kiedy. Że wreszcie, może wiesz, nigdy. Że nie będziemy musieli się witać z gąską, ale po prostu będziemy, wiesz, w miejscu, w którym. No ale już witaliśmy się z gąską, już było dobrze. Oj, panie Janie. Fajnie było cię posłuchać i gościć tutaj u nas. Fajnie gadasz. Jesteś. Zaśpiewać ci coś na koniec? Bardzo krótkiego. Dobrze. Bardzo warszawskiego. Były święta u sztachetów, to ci było lizać palce. Każda z damów tańcowała w czystej koronkowej w halce. A frajerstwo też z fasonem, czapka, buty i pokrywka. Tylko dryndziarz pan Antoni, nietrunkowy ten sprzeciwka. Był odmienny w nowej kupie, miał tużurek na zawiasach, a cynadra dymał w miechy i sekundo trzymał w basach. Szła zabawa ci galancie, spływał pod pocy ferblatach, więc płynąłeś w sztywnej myśli, bo był wybór w parzy gnatach. Były także mamki niańki z mleczarniami rany boskie, były panny z towarzystwa, co wieczorem na Czerniakowskiej. Urządzały polowania na miłości głodnych płeciów. Była także jedna panna, co już miała troje dzieciów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szacunek. Jan Młynarski, wzajemnie, panie Janie, odprowadzę za chwilę. Marcin Zawada, Onet 24, teraz, bo czas już nas zagonił. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, cześć. Do zobaczenia.